Wtorek, 27 kwietnia, Alina Kucharzewska. Witam Państwa w miejskim programie informacyjnym. W dzisiejszym programie między innymi jubileuszowa gala z okazji 20-lecia Gazety Rybnickiej. Konferencja Kryzys nie dla nas. A także Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów. W tym roku mija 20 lat istnienia samorządu terytorialnego. Dokładnie tyle samo czasu istnieje też Gazeta Rybnicka. Chociaż na początku był to tygodnik, to mijający czas sprawił, że obecnie gazeta jest miesięcznikiem. W każdym nowym numerze zamieszczane są wiadomości z tego, co dzieje się w mieście, a także tego, co dziać będzie się w najbliższym czasie. Gazety są potrzebne i które niosą te informacje lokalne, te miejscowe, to dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości. Oczywiście te ważne informacje, nazwijmy je w cudzysłowie warszawskie, to tak, ale my chcemy wiedzieć, co się dzieje w naszym mieście, w naszej dzielnicy, na naszej ulicy. To są dla nas informacje najważniejsze i Gazeta Rybnicka właśnie zapewnia te informacje. I dzięki temu jest bardzo chętnie czytana przez rybniczan. Z okazji jubileuszu przygotowano wiele konkursów, w tym dyktando, w czasie którego zarówno mieszkańcy miasta, jak i osoby znane mogły wykazać się znajomością zasad pisowni języka polskiego. W czasie uroczystej gali w Rybnickim Centrum Kultury wręczono nagrody laureatom dyktanda oraz pozostałych konkursów jubileuszowych. Podziękowaniem dla czytelników był koncert orkiestry ze szkoły muzycznej, a współpracownikom i twórcom gazety obecna redaktor naczelna dziękowała tuż po koncercie w czasie uroczystości kameralnych. ...59 rybnickich par obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatów zaproszono do Urzędu Miasta, gdzie wręczono im odznaczenia nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tak wyjątkowy jubileusz to również okazja do podsumowań i podziękowań za to, co było, a także planów, jak będzie. Jak zdradzili jubilaci, sekret na tak długie i szczęśliwe małżeństwo wcale nie jest taki skomplikowany. Taki długi związek, no trzeba sobie wybaczać i na tolerancję chodzić, iść czasami i przede wszystkim. Ze względu na dużą ilość jubilatów, uroczyste spotkanie podzielono na dwa dni. W czasie każdego ze spotkań wystąpił także zespół Gama, śpiewająco urozmaicając czas jubilatom. Konferencja pod nazwą Kryzys nie dla nas odbyła się z myślą o przedsiębiorcach z Rybnika. O kryzysie gospodarczym mówiło się wiele w skali światowej, ale jak podkreślają fachowcy, trzeba dbać także o rodzime, mniejsze firmy. I to jeden z powodów, dla których zorganizowano konferencję Kryzys nie dla nas, w czasie której poruszano problemy, z jakimi często spotykają się przedsiębiorcy. Celem tego projektu jest przekazywanie informacji, ponieważ pojawia się taka sytuacja, że na przykład osoba od kogoś słyszała, że ktoś dostał dofinansowanie, ale sama nie mogła złożyć wniosku, ponieważ we właściwym czasie nie została poinformowana o tym, że ma taką możliwość. O możliwości i sposobie składania takowych wniosków informowano w czasie konferencji. Takie działania mają sprawić, że właściciele firm nie będą musieli się bać o swoje zakłady i będą mogli twierdzić, że kryzys nie jest dla nich. W dzisiejszym odcinku miejskiego programu informacyjnego zaglądamy do Golejowa. W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Golejowie kwitnie życie, a strażacy potwierdzają to, organizując akcję krwiodawstwa. To inicjatywa skierowana do wszystkich mieszkańców dzielnicy, a także miasta, która ma pomóc w ratowaniu życia ludzkiego, bo jak wiadomo, krew jest darem życia. Poza licznymi akcjami i działaniami strażaków w Golejowie dzieje się znacznie więcej. Tuż przy remizie działa ścianka wspinaczkowa, gdzie każdy chętny może spróbować poćwiczyć wspinaczkę. Jest to także dzielnica, przez którą przebiega jedna z dróg łącząca Rybnik z autostradą. Droga ta przeszła remont, znacznie usprawniając komunikację w mieście, ale także regionie. Można bez korków bardzo szybko, sprawnie, przy niedużych prędkościach dostać się do Rybnika i vice versa z Rybnika do autostrady A4. Mieszkańcy dzielnicy angażują się także w wiele innych inicjatyw, jak chociażby budowa domu przedpogrzebowego. Tak jak i w innych dzielnicach, także w Golejowie, planowane jest również wiele remontów dróg i chodników. W
Bazylice Świętego Antoniego w niedzielę w czasie mszy świętej uczczono pamięć o pomordowanych 70 lat temu w czasie zbrodni katyńskiej. Była to także kolejna okazja do modlitwy za ofiary katastrofy samolotu rządowego. Przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, a także rybniczanie wspólnie modlili się za tych, których zabrała Polsce katyńska ziemia. Ofiary zbrodni katyńskiej uczcili także studenci z rybnickiego kampusu w czasie mszy świętej w tutejszej kaplicy. W powiatowej i miejskiej bibliotece publicznej w Rybniku odbyło się spotkanie autorskie, którego gościem był Zbigniew Solarski. Przygoda i pasja związane z fotografią to temat przewodni spotkania „Czy znasz moje miasto?”. Zbigniew Solarski w czasie spotkania w bibliotece prezentował swoje prace, opowiadał o technikach i miejscach, w jakich one powstawały. Zbigniew Solarski jest także autorem publikacji „Rybnickie impresje w obiektywie”. Kilka egzemplarzy tejże publikacji przekazane zostało do zbiorów biblioteki jako prezent od autora, by mieszkańcy mogli zobaczyć miejsca Rybnika, które mijają codziennie, ale także te mniej znane. Państwowa Szkoła Muzyczna imienia braci Szafranków w Rybniku po raz szósty była organizatorem Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów. Młodzi, zdolni uczniowie szkół muzycznych rywalizują ze sobą przez kilka dni o miano najlepszego. A polega na tym, że to jest po prostu zespół instrumentów różnych ocenianych, ale przez nawet dwie komisje, ale znajdujemy wspólnych laureatów. I to jest najciekawsze w tym wszystkim. Jak podkreślali to członkowie jury, wielokrotnie laureatów tego typu forów spotykają oni w kolejnych konkursach, a także na uczelniach wyższych, na które łatwiej im się dostać, biorąc udział w tego typu inicjatywach. Tegoroczne Forum Młodych Instrumentalistów nie zostało rozstrzygnięte w planowanym terminie ze względu na tragiczny wypadek pod Smoleńskiem. Po zakończeniu żałoby wyróżniono jednak laureatów, kończąc tym samym szóste Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku. Na małym torze żużlowym młodzieżowego klubu Mini Żużlowego w miniony weekend rozegrano dwa turnieje. W sobotę rywalizowano w pierwszym turnieju o złotą lampkę górniczą pamięci prezesa Andrzeja Skulskiego, a w niedzielę żużlowcy walczyli w szóstym turnieju o złoty kilofek dyrektora kopalni Chwałowice. Odbywa się tutaj u nas pierwszy turniej o złotą lampkę górniczą pamięci prezesa Andrzeja Skulskiego oraz szósty już turniej o złoty kilofek dyrektora kopalni Chwałowice. Startują w tych zawodach zawodnicy młodzi w wieku od 9 do 14 lat. Mini żużlowcy w klasie 80 cm sześciennych, więc to jest tak zwane przedszkole dużego żużla. Niemniej jednak młodzi żużlowcy pokazali, że na torze nie tylko liczy się wiek, ale także chęć wygranej. A tej zawodnikom nie brakowało. Nie było się bez wypadków i defektów sprzętu, ale to sprawiało, że rywalizacja nabierała większego tempa i na widowni rodziło się wiele emocji sportowych. Zwycięzcą pierwszego turnieju o złotą lampkę górniczą pamięci prezesa Andrzeja Skulskiego został Kamil Nowacki. Rywalizacja o złoty kilofek dyrektora kopalni Chwałowice z wynikiem 62-45 wygrała drużyna Rybek z Rybnika. Galeria Smolna to miejsce, w którym prezentują swoje prace artyści lokalni. Mieszkańcy naszego regionu, którzy uwieczniają na swoich pracach Rybnik, a także inne ciekawe otaczające ten zakątek Polski miejsca. Anna Cyran-Polnik to autorka dzieł o bardzo różnorodnej tematyce. Dzieła pani Anny są inspirowane życiem. Wszystko jest inspiracją. Słońce, księżyc, ból, cierpienie, miłość. Autorka zapowiedziała, że zaraz po zakończeniu wystawy bierze się za tworzenie kolejnych obrazów. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Miejskiego Programu Informacyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia już za tydzień.